Nie chcę strasznych rzeczy w piwnicy. Śmierć. A jakby się dało rozdawać pianki. A, no, niestety się nie da. Piwnice są kotki. No, no, ja tam nie wierzę w żadne kotki. Żabot jego hobby to wychodzenie i wchodzenie do pokoju, ryż oraz śmierć. No cóż, ryżobot przynajmniej ma jakieś zainteresowania. Pokój Centrum Obliczeniowego? Potwierdzam. Oba miejsca będą obserwowane. Oczekiwana anomalia danych. Jakiego rodzaju anomalia? Nie wiadomo. W takim razie chyba sam się przekonam. Pamiętasz wejście? Stół bilardowy? Potwierdzam. Proszę zaczynać. Matko. Czemu z kotem nie mogę więcej rozmawiać? Co za życie. Więc nie ma Jimmy'ego. Zaczekaj. Niebezpiecznie iść samemu. No, idź z kotem. A czemu nie możecie iść wszyscy razem? Weź to! Ej! Ej, on posunął kota! I kot się popłakał. No, ryżobot! Jak to tak? Bardzo nieładnie. Super. Kot, ani one nie mówią. Jak to nie mówią? Moje do mnie mówią. Weź to. W ogóle jak on go nazywa? To. Take this. Nawiązanie do pierwszej Zeldy. O. Kot dołączył do drużyny. Świetnie. W sumie jasne, czemu nie? No z kotem bym chciała pogadać. Kot wie, że się tam czai zło. No właśnie. Biedny kot został zmuszony. Nie znasz się, Bartek. Wszystkie koty mówią. Już muszę czasami przesunąć kota. No, ja w sumie też. Dobra, jesteśmy na dole. Trochę tu strasznie, jak nikogo nie ma. Miau. Miau. Ja nie wiem, w którą stronę my idziemy. Jest kafejka. W kafejce ktoś jest. Rybki. Ale ja nie posuwam, tylko przesuwam. Nie jestem jak ryżobot. Ryżobot nawet nie używa rączek, bo nie ma. O, właśnie, dzięki, Rajana. Bo ja nie mówię, bo nie mam. O! Za to do mnie mówi mój pies. O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Trzeba słuchać zwierzątek. No tu nic nie ma. Co do knura? Jest bardzo długi korytarz. Nie wydaje mi się, żeby ten korytarz wcześniej był taki długi. Ten kot podnosi łapę na mnie, czy co? Co on robi? Nie, tylko mi się wydawało, nieważne. Śmierć! Śmierć! Co to było? Okej. Okay. Ten kot chce cię zabić. Chyba tak. Słyszałeś to?
coś jest nie tak. No Boże. Ej, ten kot zdecydowanie tam podszedł. Z tyłu, co coś mi chciało zrobić. O, dziękuję bardzo, Patryk. Zgodziła Hitlera, nie. Nie, chwila, wiecie co? Stop, dajcie spokój. Co to do knura ma być? Czemu ten korytarz jest taki długi? Skąd się bierze to światło? I co z tymi dziwnymi dźwiękami? Więc nie słyszę, nie wiem, o co ci chodzi. Słyszysz to? O nie, pip, upiorne skrzypienie drewna. Jak? Wszystko tu jest z metalu i cementu. Nie ma tu żadnego drewna! On chyba wariuje, właśnie. A ty, co ty w ogóle tu robisz? Jak niby masz mnie strzec? Nie masz nawet noża. Jesteś tylko kotem. A jak się nad tym zastanowić, nie jesteś nawet aż taki długi. Cześć, Potaru. Izzy, przestań narzekać na długie rzeczy. Nie, obraził kota, będzie mu smutno teraz. Gdybyś chociaż był do czegoś przydatny, o nie, biedny kot. Płaczę. Biedny kot. Dobra, słuchaj, przepraszam, nie powinienem był tego mówić. No właśnie. Po prostu to był bardzo ciężki dzień, wiesz? Najpierw te wszystkie morderstwa, a potem jeszcze dowiaduje się, że nie istnieje. Coś takiego może zabolać nawet optymistę. O, biedny, smutny kitku. Z drugiej strony, gorzej już chyba nie będzie. Chodź, dokończmy to. Cokolwiek nas czeka, poradzę sobie. Kot zamrygał! Widzę, że giera się ciągnie dłużej niż przypuszczałem. No, troszeczkę nam schodzi. Co to było? On mryga. O Boże! Robi się jeszcze dłuższy. O Jezu, nie! Co to jest? Aha! Transformers! Zmieniłeś się w ogóle, Boże! Okej, okay, stałeś się czymś innym, czymś bardziej... Chcesz iść z przodem? Okej. Okay. Kod bojowy 3000? Go, go, power cut. Będzie burza, kąt się wydłuża. Twój Pokémon wyewoluował. No dokładnie. No, zdecydowanie. W najczarniejszej godzinie naprawdę stanąłeś na wysokości zadania. Przepraszam, że w ciebie wątpiłem. Ojej, jeszcze jak się wydłużył i go poklepał po głowie. Dobra, chodźmy zaobserwować ten głupi komputer. Czy ja teraz steruję kotem? O nie, ja steruję kotem! Nie mam pytań. Bardzo urocze. Ale nie mogę nim biegać. Mogę tylko iść. Boże, Linry. Halo? Linry? Wróciłaś. Tak, przepraszam. Musiałam na chwilę wyjść, żeby coś potwierdzić. Zbliżacie się już do centrum kontroli? Taką mam nadzieję. Idziemy już kupę czasu. Korytarz, który do niego prowadzi, wydaje się być rozciągnięty. Wygląda na to, że jest zapętlony. No cóż. Tak, 10 na 10 gra za samego kota i robota. Go, go, Kati. Tak. Też mam takie wrażenie.
Chwila, dosłownie zapętlony? Tak, daj mi chwilę. Powinien być już naprawiony. Ach, dzięki. Ale czemu tak było? Nie jestem pewna, ale pokój powinien być tuż przed wami. Daj znać, jak będziecie na miejscu. Wtedy zacznę sekwencję z demonstracją. Jasne. Okej, dobra. To idziemy. Nadal nie mogę biegać. Ciekawe, z kim będzie się ten kot bił. No cóż, wreszcie dotarliśmy. Jesteś gotowy? Boże, ten kot. No dobra, Linry, słyszysz mnie? Tak, scena jest załadowana. Powinniśmy przygotować się na coś? Wystarczy, żebyś tam był. Będziemy mieć transmisję twoich danych. Okej? Doszli. Musisz tylko stać i obserwować. Świetnie, jestem w tym dobry. No to zaczynamy? Rozpocząć ostatni test? Tak, dajesz. Tak, jesteśmy gotowi. Załatwmy to. Okej, zaczyna się scena z demonstracją. Powinieneś zobaczyć, jak uruchamia się sprzęt. Bryga. Tak właśnie to zrobił. Dobrze, nie spuszczaj z niego oczu i powiedz, jeśli zauważysz coś dziwnego. Jak się przybliżył. Widzisz coś? Nie, wydaje się działać normalnie. Chociaż... Jest jakiś dziwny dźwięk. Jaki dziwny dźwięk? Jakieś zwarcie? Nie, nie dobiega z maszyny. Wydaje mi się, że to gdzieś... O, teraz faktycznie coś usłyszałam. O nie! Jakaś kratka. O nie! Jednak tentakle przyszły! Zezrą nas tentakle! Jak nic. Kot uciekł w ogóle. Miał nas bronić, a zwiał. Pierwszy uciekł. Quincy? System jest prawie gotowy. Co widzisz? Tentakle? Wow. Czy jakieś sadomaso? O Boże, jakie tutaj tragedie się dzieją. I one się zmieniły w coś dziwnego, ale za dużo mryga mi po oczach. Na pewno pobiegł po ryżobota. Co za Stranger Things. Jakiś cień się utworzył z tych tentakli. Ja bym mu nie ufała. O matko, co to jest? Nie ruszaj się. Okej? Czym jesteś? To ona nie wie? Dlaczego nie mogę cię znaleźć w systemie? Ktoś się do niej włamał! Tentakle to, co kotki lubią najbardziej. Ojej. Wiesz dlaczego? Czyli ty jesteś powodem. Kiedy wcześniej się odłączyłam, kiedy się wylogowałam, nie było tam nic. Nic, tylko maszyna do zalogowania się z powrotem. Tak jakby cały świat po prostu zniknął. Czy ja też nie jestem prawdziwa? O nie! Nie mówcie. Nie, jesteś prawdziwa.
Przynajmniej w stosunku do tego miejsca. Linri? Więc ile? Zbyt wiele. O czym to mówi? No właśnie, nie wiem o co chodzi. Dzień to Quincy, który szuka zemsty i będzie musieli przekonać samego siebie. Zbyt wiele czego? Zbyt wiele światów. Jesteśmy daleko w górze, Quincy. Jest pod nami bardzo dużo warstw. Okej. To prawda, że ja stworzyłam twój świat, ale ktoś inny stworzył mój. O Boże! Jeden po drugim, aż pod wieloma, wieloma warstwami. Na dnie stosu istnieje świat, w którym powstała pierwsza symulacja. Masakra. Ale podczas gdy każda symulacja tworzy kolejną, oryginał na dnie jest coraz bardziej obciążony. Aż wreszcie, jeśli zostanie wykreowana jeszcze choćby jedna symulacja, nieważne jak abstrakcyjna, to wystarczy, aby przeciążyć i zawalić całą konstrukcję. Jaki kosmos. Nie trzeba było używać tyle Photoshopa, no. Więc co jeszcze ma warstwy? Ogry. I cebulę! No właśnie, Matrix, jak nic. To jest jak ty grasz w Simsy, a twoje Simy grają na kompie w Simsy, ich Simy grają w Simsy i tak dalej, no. Coś ten deseń. Powiedz mi, czy jesteśmy na szczycie stosu? Zgadza się. W takim razie jest coś, czego nadal nie rozumiem. Dlaczego po prostu nie odetniesz nieskończonej pętli na samym początku? Dlaczego próbujesz zachować ten świat, nie eliminując nas? I dlaczego tu jesteś? Po co w ogóle zawracasz sobie głowę, rozmawiając o tym z nami? Dlaczego ty zawracasz sobie głowę, rozmawiając z nim? O. Nie wiem właśnie, Misol. Znaczy, przypuszczam, że to jest jakaś osoba, która włączyła tą symulację na samym początku, jakby jako pierwsza. Tylko nie wiem, nie wiadomo, kto to jest. Hej, stoję obok. To co innego, on jest... Linri? Powiedz mi, kim my jesteśmy dla ciebie? Dla mnie? Ojeju! Dla mnie jesteście nikim. O nie! Okrutna prawda. Pierwotnym. Pacjent zero. Co to za dziunia jest? Aczkolwiek to nie ma większego znaczenia. W końcu nie różni się tak bardzo od ryżobota z waszego świata. Ojej! Jest spokrewniona z ryżobotem? Przecież to fej, aha. Boże, nie pamiętam. Ta wymyślona przyjaciółka Colina. Aha, o Jezus. No, przepraszam, ale bardzo dawno nie grałam w Finding Paradise, więc nie pamiętam szczegółów, przykro mi. Ja gram w zbyt dużo liczbę gier i jestem zbyt starą osobą, żeby pamiętać wszystkie rzeczy, niestety, w moim życiu, także... Nie wyglądasz jak ryżobot. Nie, przynajmniej taką mam nadzieję. Okej. Okay. Też jesteś sztuczną inteligencją przerobioną dla celów symulacji? Cóż, nie do końca. Ale i tak zajmuję się sprzątaniem po was.
Okej, te światy mogą być symulacjami, ale system nadal przestrzega praw fizyki. Pewnie te postacie i tak wyglądają wszystkie podobnie. Znaczy, no trochę tak, ale no, jednak jakby różnią się szczegółami. Takimi drobnymi. No, domyślam się, Lawrence, bo jakby była istotna, to by napisali, nie pisali w opisie tej gry, że trzeba znać Finding Paradise, żeby zrozumieć tę grę. Czy coś. Aż do przesady, powiedziałabym. W takich przypadkach, jak ten ktoś musi ręcznie zapobiec implozji wszystkiego. Na szczęście tak się składa, że dysponuje wrodzoną zdolnością ignorowania praw fizyki. Ale to jest historia na inną okazję. Hej, co ty? Okej. Wow. Zrobiło się mrocznie. Tak z Tomb Raidera iść postać. O nie, biedna krówka. Wyprzeć szybko. Miejmy nadzieję, że klawiatura nie ucierpiała od herbatki. Idziemy? My będziemy latać jak. O, jak uroczo. Samolocik. I wylądowaliśmy na dachu, super. Jest wiele stycznych punktów poza tym, w którym się znajdujemy. Każdy moment wykwita w niezliczoną ilość własnych odnóg. Ale ta konkretna styczna jest obserwowana dlatego, że jest wyjątkowa. Jest wyjątkowa, ponieważ pomimo tego, że znajduje się na samym szczycie stosu, była prawie identyczna jak oryginalna rzeczywistość. O. Tak, herbatka jest super ważna. Team samolocie. Ojej. Pęka niebo. O, lawenda. Wszystko rozpoczęło się w ten sam sposób. Twoje dzieciństwo, twoja młodość. Twoja diagnoza. I tak samo jak tutaj, wbrew przeciwnościom, brnęłaś naprzód. Nie marnując ani chwili, aby zrozumieć tyle świata, ile tylko mogłaś, póki jeszcze mogłaś. No. Też może być, Aist. Nauczyłaś się tyle, ile mogłaś. Starałaś się tak bardzo, jak mogłaś. Poznałaś kogoś. Kogoś, z kim wyobrażałaś sobie swoją przyszłość. I zaczęłaś pracę, która mogła zmienić świat. Przynajmniej przez jakiś czas tak ci się wydawało. Aż stała się czymś, czego nie mogłaś dłużej znieść. Uciekłaś, zwiedziłaś świat. I zastanawiałaś się, czemu wcześniej tego nie zrobiłaś. Bazowa rzeczywistość, z której pochodzimy, podążała tą samą ścieżką. Aż do tego momentu. Kiedy wróciłaś z podróży i dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży.
Aha, to pewnie bazowa rzeczywistość sprawiła, że było inaczej. Może by się zdecydowali od razu urodzić... Nie, później urodzić dziecko. No, fabuła jest super. Kiedy twój stan pogorszył się w jej trakcie. Kiedy musiałaś dokonać wyboru pomiędzy sobą i dzieckiem. Postanowiłaś, no właśnie, tak myślałam, opóźnić zabieg do momentu, kiedy będzie gotowa się urodzić. Wybrałaś dziecko. Właśnie to mi się wydawało dziwne, że oni jednak zdecydowali się, przede wszystkim ona zdecydowała się, jakby uratować samą siebie. To było takie trochę właśnie dziwne. Gratulacje, ale proszę, odpocznij porządnie. Potrzebujesz trochę czasu, by dojść do siebie, a już jesteśmy spóźnieni. Niedługo przeniesiemy cię na oddział chirurgii. Rozumiem. Co u niego? Wszystko w porządku. Teraz to o ciebie powinniśmy się martwić. No, ale plot twist. Jest malutki. Nasz mały Toby Reynard. O. Właściwie jeśli o to chodzi, myślałem o tym i może powinien jednak dostać twoje nazwisko. Ojej. Moje? To znaczy, nie widzę powodu, by tak nie zrobić. A po tym wszystkim potrafię znaleźć ich wiele, aby nosił twoje. Okej. Byłoby wspaniale. Chociaż Tobi nie pasuje tak dobrze do mojego, nie sądzisz? Boże, ale mają problemy. Czyli to jest ta właściwa część historii, tak właśnie to się potoczyło. No. Dobry plot twist, chociaż no, można było się tego spodziewać trochę, że tamta historia nie do końca była realna. Masz jakiś inny pomysł? Może Neil? O nie! Nie mówcie, że nie! Neil. Tak, podoba mi się. O mój Boże, Neil! Nie wierzę w to! Neil Watts! On jest ich dzieckiem! O mygy, to dopiero plot twist jest szalony. Seba, to nawiązuje do To the Moon. Zresztą do Finding Paradise chyba też. A, szaleństwo! O mygy. Quincy i Linry to rodzice tego doktorka, tak, dokładnie. Tego nikt się nie spodziewał, no. W bazowej rzeczywistości twój syn nie miał żadnych komplikacji związanych z wczesnym porodem. Przeszedł przez dzieciństwo bez problemów. No, natomiast mamusia, niestety, pewnie tak. Jak hiszpańska inkwizycja, no. Wszystkie gry są połączone. Myślałam, że to tylko nawiązania jakieś. Znaczy, no bo... teoretycznie było napisane, że da się tę grę zrozumieć bez grania w poprzednie, ale no mimo wszystko jakby... No jest to połączone, bo to jest jakby ciąg, który no, jakby przez wszystkie te gry od tych twórców się tam... jakby ta fabuła się przerzuca. To jeszcze nic. Trzeba ochotę pograć poprzednie gry od nowa. No, całe uniwersum takie, no. Za to z całą miłością, jaką ty i Quincy mogliście go obdarzyć. Ale ty nigdy w pełni nie wyzdrowiałaś. No.
Trochę, ja właśnie trochę myślałam, że ona od samego początku właśnie jest w tej symulacji jako osoba chora, w sensie, że ona już pewnie się nie może ruszać i że jakby no, jest w tej symulacji tylko tam może jakby, nie wiem, funkcjonować, bo jej mózg jakby może funkcjonować w ten sposób. Mi się wydaje, że to tak wygląda, no, chyba, że jesteśmy u Quincy'ego i Quincy sobie przypomina różne rzeczy, no nie wiem. Patryk, trudno powiedzieć, no, tak 23 do północy, zależy. Albo wcześniej będzie koniec, nie wiem. Takich rzeczy ciężko przewidzieć. Opóźniony zabieg nie mógł cofnąć zmian, które już zaistniały. Więc spędziłaś dużą część pozostałych lat twojego życia przykuta do łóżka. I to ona miała tą jakąś rurkę do oddychania chyba. Jednak może dzięki woli bycia z nim żyłaś dużo dłużej niż prognozowano. Wypatrzeć jak dorasta, choćby jeszcze odrobinę dłużej. Ale w końcu, kiedy poczułaś, że twój czas się zbliża, odszukałaś pewnych starych przyjaciół. O. By zostawić mu coś na czas, kiedy już dorośnie. O. No, smutno. Teraz zbiera mi się na smutno, nie? Wystawiłaś mu fragment swoich wspomnień. W tamtych czasach nie było jeszcze sposobu, aby je odszyfrować. Ale jednak pewnego dnia miałaś nadzieję. Jedna umarła. Jednak. Nieszczęścia chodzą parami. No nie. Niedługo po twojej śmierci u waszego syna zdiagnozowano tę samą dziedziczną chorobę. Och, no. Ale to skoro zdiagnozowano wcześniej, to może jego udałoby się wcześniej wyleczyć. Ale może było to dla niego przypomnienie o ograniczonym czasie na Ziemi, memento mori. Poruszyło to w nim coś, co popchnęło do przodu, podobnie jak w twoim przypadku. I chociaż próbował odsunąć się od innych, wiedząc, co może czekać tych, którzy się zbliżą, nie ze wszystkimi mu się udało. Oczywiście. Teraz już wiesz, bo był taki motyw w poprzednich grach, jak Neil dziwnie się zachowywał i łykał pokryją mu jakieś prochy. Ej, faktycznie, Lawrence, no, było coś takiego. Racja. No i jest Ewa. Kosmos. Powoli od samych podstaw pracował i parł naprzód. Ścieżką pozostawionych przez ciebie badań. Ale mimo wszelkich starań, kiedy nadszedł czas, raz za razem fundacja odrzuciła go ze względu na twój przypadek. O nie, ale hamuwa. Reś akcja potoczyła. No, szaleństwo. Zaczął zatem szukać alternatywnej drogi. Zwrócił się do zewnętrznej firmy, która korzystała z licencji nieudoskonalonej jeszcze technologii. I dość szybko dostał się w jej szeregi. Z niewielką pomocą przyjaciółki. Była to zewnętrzna firma, ale nadal dawało mu to dostęp do kodu i sprzętu. Firma, która używała tej technologii do spełniania ostatnich życzeń poprzez zmianę wspomnień. Oh yeah. To jest w sumie taki prolog do historii To The Moon, nie? Jak mi się wydaje. Cześć, wielki Jolki. Firma znana jako Sigmund Kopp.
Minęło wiele lat od tamtej chwili. W tym czasie pomógł wielu pacjentom i był świadkiem końca wielu żyć. Przez cały ten czas własnoręcznie ulepszając technologię dzięki dostępowi do sprzętu i danych. A dzisiaj w tym świecie wreszcie mu się powiodło. Świat, w którym się znajdujemy i wszystkie inne światy stosu, na których on stoi, są wynikiem pierwszego testu funkcjonalności pierwszej maszyny, którą ukończył. O matko, masakra. Pierwszy udany test. Ta maszyna, którą zbudował, do czego ona służy? Okno do świata, gdzie każdy mógłby zostawić fragment siebie po śmierci. Ojej. Także każdy, kto kiedykolwiek istniał, nawet jeśli bardzo krótko, mógłby mieć trwałe miejsce na tym świecie. I bez potrzeby żegnania się jeszcze wcześniej niż musi. O. Aby zobaczyć i doświadczyć wszystkich różnych możliwości, które oferuje jego życie. Przez całe moje życie, od dnia, kiedy się urodził, żałowałam, że nie podjęłam innej decyzji. O nie. O, dziękuję, szpilki Jolki. Twoje zdrowie. Jestem taka szczęśliwa, że w tamtym świecie to zrobiłam. Taka szczęśliwa, że żyję. Robię moje gardło twoje. Dobrze. Już prawie czas. Teraz, kiedy wyszliśmy poza granicę ustalonych zdarzeń, ta styczna musi zostać zakończona. Zakończona. To tylko jedna styczna. Nie możesz tym razem jej odpuścić. Ale nie chodzi tylko o tę jedną styczną. Spośród niezliczonych ścieżek, które wygenerował ten test, to nie jest jedyna, która dotarła aż tutaj. Podczas gdy rozmawiam z wami na tym dachu, rozmawiam też z tysiącami waszych innych wersji gdzie indziej. Matko! Jaka masakra w ogóle się stworzyła z tego. Im też udało się dokopać wystarczająco głęboko, by mnie znaleźć. A jeśli ich nie zakończę, fundament runie tak czy runie i tak czy inaczej, zabierze wszystko ze sobą. Ten świat nie został zaprojektowany, by istnieć poza ten moment. Ale pomijając świat, mogę mieć sposób, aby dać wam więcej czasu. Okej. Gra zmieniła się z wyciskacza łez do psychodelicznego posuwania kota, a teraz nagle liczymy styczne. No właśnie, Bartek, się taki kosmos robi. Po prostu z tej gry, że ja nie wiem, czy ja mam się śmiać, czy płakać, czy... Incepcja, no też. Kiedy będziecie gotowi, chodźcie ze mną. Jest miejsce, w które musimy się wybrać. No dobrze.